Level Squish, jakby. Nie wiem. jakby w, Moim zdaniem, Blizzard robi coś źle, jeśli chodzi o itemizację. Tak, bardzo, bardzo, bardzo coś jest nie tak, jeśli chodzi o itemizację w World of Warcraft. Jakby pierwszą taką rzeczą, którą mógłbym wypunktować, co jest zrobione źle w dzisiejszych czasach, co przekłada się na to, że zadowolenie z gry, czy ogólnie granie w grę jest nieprzyjemne, to to. przede wszystkim to, że jest za dużo mechanizmów zdobywania przedmiotów. Jakby. Jakby w zasadzie te mechanizmy, które były włożone do gry po to, żeby podłapać tak zwany catch-up mechanizm, te mechanizmy, które miały nam pomóc w dogirowaniu się, stały się głównymi sposobami girowania, czyli najpierw poprzez mechanizmy podgirowujące, musisz podgirować się, żeby móc rajdować, a nie w drugą stronę. Bo właśnie na tym polegały te systemy. Wcześniej, we wcześniejszych dodatkach, że najpierw sobie robisz content, a dopiero później ewentualnie dogirowujesz się poprzez ten system ketchup-mechanizm, tak? By nie, nie mylić ketchup, że, że ketchup, nie? Tylko, tylko z podłapaniem, więc więc jakby gir traci, traci jakiekolwiek znaczenie. Jakby, jakby jest za dużo girów w grze, za, za dużo tego wszystkiego leży gdzieś tam dookoła. Jest zbyt dostępny gir, dlatego on jest nieekscytujący. Jakby co z tego, że zdobędziesz taki gir, skoro jakby ze wszystkiego możesz taki gir zdobyć, nie? Więc. Jakby to jest niesatysfakcjonujące, moim zdaniem, w dużej mierze. I to tak troszkę, nie wiem, jakoś tak. Nie jest fajne? Nie wiem, coś, coś jest w tym, że, że kiedyś jednak, jak zdobywało się te przedmioty, to, to jakieś było lepsze uczucie. Natomiast dzisiaj po prostu gier jest wszędzie. Mythic plusy, World questy, które mogą się zboostować, jakiś tam Titan Residium, rajdy, jakieś zwykłe instancje, jeszcze jakieś tam... Jest tak dużo po prostu sposobów na zdobycie giru, że po prostu zaczynasz mieć takie, że w już nawet nie wiesz, co chcesz. Po prostu leci ci ten... inwazję, czy masz jakieś tam kurde z PvP, jest po prostu srada na ciebie tak girem, że, że szok. Ale drugim problemem związany jeszcze z tym item squishem, co ci zaraz powiem, to to, że Rozpiętość item level jest tak ogromna. Jest tak ogromna, że to aż po prostu jestem. Jestem zdziwiony, jak bardzo Blizzard progresuje nas przez dodatki. Ja się nie dziwię, że my. Powiem wam tak, że, że item levele przyspieszają w takim tempie, że my niedługo, jak tak to będzie wyglądać, to będziemy mieli item squishy w patchach. Nie co, co dodatek, tylko dosłownie w patchach. Bo. Bo on tak popierdala, że szok. Jakby zobaczcie, zaczynaliśmy. Mniej więcej z 300 item level, dajmy na to, nie? Jakby tak od samego początku do dodatku 300 item level, pierwszy rajd 355. Więc lądujemy mniej więcej na 295 na 300 item level po wbiciu e, levela. I już w pierwszym raid tierze, już w pierwszym raid tierze Zobaczycie, że mamy od 300 do 355. Mniej więcej. Później jeszcze jakieś tam były heroiki i tego typu rzeczy. Następny rajd tier mamy już 400, jakby zobaczyć jaka to jest rozpiętość. Już, już mamy... Ponad 100 item leveli, kurde, wbicia, przez co jakby to jest problem według mnie, dlatego że jeśli mamy taką sytuację, gdzie item levele aż tak bardzo skaczą, no to wydaje mi się, że przez to... Content starszy zaczyna mieć e, mniejsze znaczenie, Jakby kiedyś jeszcze jak robiłeś jakieś rajdy to opłacało się iść na, na wcześniejsze rajdy, dzisiaj to jest po prostu jak wychodzi jakikolwiek patch, jakikolwiek content to w poprzedni content już kompletnie nie ma znaczenia, o ile Blizzard go nie zaktualizuje, jeśli zaktualizuje to jeszcze będzie okej. Okay, więc, więc tak to wygląda, ale nie wiem, jakby mówię, jakby w Wrath nie, zobaczcie tutaj to, co wam mówiłem, jak wbijałeś item level, to we Wrath of the Leech King miałeś, nie wiem, 180 coś mniej więcej, 180 item levela, gdzieś tak po powinno być, więc z instancji dostawałeś 200 item level, coś takiego, heroiczne instancje, bo tam było 189 bodajże, 189 chyba były niebieskie przedmioty, 200 item level miały... E, e, epickie przedmioty i te epickie przedmioty też były z 10 osobowej wersji e, rajdu. E, 200 później było 213 więc jakby w pierwszym raidzie mieliśmy 213 jedynie jedynie dwie, 213 zobaczcie jak, jak niewiele item leveli tutaj przyrosło i od początku w rat of the Lich king ustalmy że jest mniej więcej 200 item levela na sam początek i wyobraźcie sobie że na sam koniec dodatku Taki maksymalny item level to było ile? 272? 273? Coś takiego? 271 chyba. Co, albo coś takiego. I zobaczcie, ile item leveli było. I wiecie, wiecie co to sprawiało? Według mnie sprawiało to, że poprzedni content nie był aż tak bardzo opluwany dzięki temu. Że, że nadal jakby ta struktura tego item levela nie była aż, ta, aż tak e, ogromna i rzecz jasna, jeżeli robiłeś jakby content na trudniejszym poziomie, e, 25 osobowym i tak to dostawałeś lepsze przedmioty, ale nie aż tak bardzo odstawałeś, 277 o, 277 o, tak jest, więc e, te item levele nie były aż takie, aż takie odstające, przez to mając lepszy gir, rzecz jasna odstawałeś, Natomiast nie aż tak bardzo, i to było bardzo naturalne, I to był taki naturalny progres, zwykły progres No 280 dla uproszczenia I, i nie wiem, jakby za, za szybko progresujemy, jakby zobaczcie, że Nie będziesz progresował jednego patcha, jeden patch i twój item level jest już głównym. skończyłeś na Uldirze, masz 350 360, coś co byłoby naprawdę fajnym wynikiem Teraz byłbyś gównem, autentycznie teraz byłbyś Po prostu zwykłym i, i, i tylko i wyłącznie gównem, nie bo twój item level jest już niski, bo tak szybko wywalił w ciągu jednego pascha. Więc to jest problem, nie? I, i wiecie, i jak, tak jak zaczynaliśmy, ile mieliśmy życia, jak wbi, wbijaliśmy 120 poziom? Poniżej na pewno było poniżej 100 tysięcy. I teraz po prostu zobaczy, że znowu wracamy do takich, do takich momentów. Jakby był ten item Squish e, i Level Squish po to, żeby były mniejsze liczby, a już znowu zaczynamy, kurde, napieprzeć jakieś ogromne liczby. Więc to jest dla mnie głupie, to jest naprawdę dla mnie tak totalnie głupie I, i zobaczcie, że są z, z tym związane konsekwencje Każdy item squish psuje moim zdaniem kompletnie grę Dlatego, że gra, która była zbudowana na pewnych liczbach i wartościach Teraz przewartościowana, na przykład mamy, mamy problemy z levelowaniem tak? Liczby musimy pozmieniać i, I Blizzard musi naprawdę bardzo dużo namęczyć po to, żeby, żeby doprowadzić to do jakiegoś porządku A przy okazji gra zaczyna, jakby zaczynasz czuć, że coś jest nie tak z grą tak, masz takie przyjemne uczucie, dziwne Tanki miały stoka chyba, no W Legionie chyba z 720 Około 970 No jakby to jest, to jest dużo To jest dużo, naprawdę Ja myślę, że po pierwsze powinno być mniej girów w grze Żeby gir miał większe znaczenie Jakby żeby te mechanizmy, które mają służyć nam podłapaniu gieru Żeby były tym podłapaniem gieru, a nie głównym sposobem na to, żeby zdobyć gier I żebyśmy jednak sięgali po, po cały ten content nie? Bo ostatnio też oglądałem film jakby zrobił bardzo fajną, ciekawą serię Bellular, odnośnie historii Wrath of the Rich King I jakby dziękuję mu za to, że zrobił ten film, bo ja jakby dużo byłem w stanie sobie przypomnieć, tak naprawdę, jeśli chodzi o Wrath of the A mega polecam, bodajże, czteroczęściowy film, taki dokumentalny bym nawet powiedział o tym. I tam też jest dużo rzeczy, które teraz sobie przypominam i mówię takie, ej, rzeczywiście, jakby. Ja się nie dziwię, że ludzie uznawali ten dodatek za jeden z najlepszych dodatków ever. Bo, bo były tam po prostu tak mechanizmy zaplątane fajnie, że. że to było aż przyjemne, nie? Byłem... Gdyby, gdyby nie, nieco się tam pozmieniało, gdyby Blizzard poszedł nieco w inną stronę, to, to myślę, że WoW miałby się lepiej, nie? Wrath of the Lich King rzeczywiście, tak jak ja sobie przypominam, to ostatni raid, dziesięcioosobowa wersja Crown Citadel, to był w zasadzie dzisiejszy PUG. Jakby nie trzeba było LFR-a żadnego, żeby ludzie się sami zorganizowali, Jakby wystarczy zrobić fajny raid, a następnie dać ludziom gear, i ludzie sami się zorganizują, sami się, zorganiz ludzie sami się organizowali w jakieś grupki po to, żeby żeby robić tego Ice Cream Citadel i Ice Cream Citadel był chyba najbardziej spugowanym raidem kiedykolwiek, już to też mówiłem wcześniej nieco. Eee, I nie trzeba było żadnego LFR-a, gdyby, gdyby zamiast właśnie LFR-a, który został dodany w 4.3, 4.3 w kataklizmie, dodali właśnie dzisiejszy Dungeon Finder, ten tutaj, tak jak, jak on istnieje tu, to myślę, że gra byłaby w o wiele lepszym stanie niż, niż teraz. Takie, takie mam wrażenie no mam super świnie kurde to nie, ja nie kupiłem dostałem ją dostałem ją wina za, za to są według mnie jeden czekaj jeden cztery poziomy rajdów na wodkę mieliśmy normal i hero teraz jest lfr normal hero mythic dwa to że item level skacze co 15 norm to 385 hero 400 mh, to, to jest dosyć duży trzy kolejne raidy są speed boostowane 9 poziom mythic Uldir daje taki sam poziom co normal. Bada. Co, co do tego, co do tych poziomów trudności, to poziomy trudności w wodku też były troszeczkę skomplikowane. Dlatego, że mieliśmy dziesiątkę normal, dwudziestkę piątkę heroik, później na sam koniec mieliśmy dziesiątkę normal, dziesiątkę heroik, dwudziestkę piątkę normal 25 heroic. i dwudziestkę piątkę heroik. I to też nie było takie, takie przyjemne, ale. Było bardzo dużo gildii, które bazowały swój riding właśnie na takim casualowym graniu. Jakby zbierały się grupki i robiły sobie dziesiątki po prostu. Oni bardzo lubili robić dziesięcioosobowe rajdy i zbierali się. I jakby myślę, że dzisiaj naprawdę nie potrzeba tak dużo, tak dużo tych poziomów trudności. Zrobić dwa poziomy trudności ee, i tyle. Jakby, moim zdaniem LFR-a naprawdę nie potrzeba. Autentycznie nie potrzeba. Jakby myślę, że pługowanie jest na takim poziomie, a te rajdy na normalnym poziomie są tak... Ee, z czasem streamlinowane, że, że naprawdę nie potrzeba tego. Tak, takie mam ja wrażenie. Jakby to jest tylko i wyłącznie katarowanie pod ludzi, którzy są po prostu na tyle leniwi, że. Nie wiem, że w ogóle im się kurwa chce odpalać grę, to jest dla mnie niesamowite. Jak wiem, że. O, ja nie mam czasu i tak dalej, ale serio. Mam. Dobrze, dobrze spugowany normal daje więcej satysfakcji, a myślę, że nie zajmuje więcej niż LFR. LFR to jest po prostu Braindead. Idziesz tam po prostu po itemy. Jakby. Jaki jest sens wchodzenia po itemy, skoro i tak te itemy są ci niepotrzebne, bo nie grasz więcej w grę? Jakby, jakby, po co my zdobywamy giry? Zdobywamy gier po to, żeby być lepszym, żeby na przykład kontent wykonywać szybciej, sprawniej, łatwiej, fajniej. A jeżeli ktoś nie ma czasu na granie, to dajesz im ten ride, jakby spoko, girujesz ich, ale ten gier jest im niepotrzebny i taki. Oh, a, Słyszałem, że metodzi nie mogą już refordżować, a rajdów, bo Gold Cup yy, nie pozwala. O oh, wow. O oh, wow, to ciekawe. <laughs> o tym nie wiedziałem, o tym nie wiedziałem. Czemu nie ja tam już na burku? Dlatego, że mam jakby no, nowy rok, nowa ja, teraz z tym świnią, żartom z tym grubą świnką. Więc, więc teraz tak, tak to wyglądam. Chyba zostaję streamerem, a zapraszam, zapraszam. Eee, ktoś tam coś się pytał o klasik, tak z innej beczki, będzie Gideon nowy Classic? O? Zobaczymy, zobaczymy. O kurde, o Jezu, poleciam za daleko. Zobaczymy, nic nie gwarantuję, nic nie gwarantuję, myślę, że... Takiej każułalowej community będzie, ale czy będzie coś więcej, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Czy podoba mi się VWR We Hill? Był naprawdę mega fajny. Dobra, mi się podobał. Eee. Czemu, e, mu, czemu w filmie swoim mówisz, że jak ktoś kupuje świnie, to popiera politykę Blizzarda, a sam na niej latasz? To nie ma znaczenia, że jakiś twój pies. Jakiś Twój pies ci kupił. Fakt jest taki, że Blizzard dostał pieniądze. Ale co ja mogę poradzić? Ja mówiłem Zypkisowi, że, że, żeby mi nie kupował, a to jest jakby sam Zypkis, zdając mi tego małta, mówi, że, że mam triggerować ludzi tym, więc latam sobie po prostu na tej beczce. I w zasadzie śmieję się z tych animacji, które są tutaj po prostu tak zrznięcie głupie. Natomiast to jest po prostu. Ja mówię, ja tego nie popieram. Ja na to pieniędzy nie wydałem. Jakbym miał możliwość odrzucenia tego gifta od Zypkisa, to bym po prostu to odrzucił. Natomiast. Jako, że mi to podarował, nie mam możliwości ten, a też nie przystoi mi, żeby odrzucać. No to, to co ja mogę zrobić, powiedz mi? Mam schować tego małta, mam na nie, nie nie latać, jakby o to ci chodzi? Jak chcesz, to ja nie muszę na tym latać. Natomiast tak sobie po prostu latam na tym i tyle. Więc e, przy okazji, powinien dać ci ten za to, że, że bardzo ład, ładnie mówisz na, na innych ludzi. Więc e, zachowałbyś się chociaż e, trochę porządniej, byś nie mówił takich rzeczy. Dobra. Czerpieć klucz później? Później może zrobię jakieś kulczyka, ale teraz mi się za, za bardzo nie chce. No to wszystkie brzydkie określenie, nie? No, ale mogę, mogę ci podarować się, o ile zypki. Jak, jak zypki powie, że, że mam ci bana dać, to ci dam bana, bo. Bardzo nieładnie z swojej strony. Inside the dungeon. Oh my god, to w dungeonie jest. Ale dobra, to nie będziemy na razie tych dungeonowych robić. Oh shit, złapało mnie coś. Yeah. Nie pamiętam, że ktoś mnie tak nazwał. No widzisz, Zypki, co? A, że już mnie tutaj leczy, kurde. Jak mnie złapali, kurde cwaniaki. Dobra, zrobię coś innego. Później, może jako, jakoś tam na wieczorek ogarniemy. Odrzuciłbyś mnie? Czy no, wiesz bardzo dobrze, Zypki, że ja nie popieram tego, co tutaj jest. jeżeli ty możesz zaoszczędzić pieniądze, nie kupując mi tego mounta. I ty możesz jakby nie wydawać tych pieniędzy na blizzarda de facto No to bym od, oczywiście odrzucił, jakby nie zgadzam się z ideą tych mountów Natomiast bardziej traktuję tego mounta w kategorii, dostałem to jako prezent, prezentów się niby nie odrzuca, jakby nie byłoby fajnie i tak dalej Więc Jakby co mogę zrobić, co mogę zrobić, jak chcecie to mogę, mogę nie latać na tym, jakby nie wiem, może jeżeli ktoś ma to jest tym problem Ja po prostu sobie latam bubeka, jakby śmieję się bardziej z tego, że ten mount jest naprawdę tak niedokończony i tak zbugowany, że szok i te torby jak zapierdalałem te uszy są zbugowane, masakram Nexus hipokryta może i tak jak ktoś mnie tak uznaje to proszę bardzo świnka jest słodka jak wiecie ja ja jeśli chodzi o samą jakby taką stronę tego mounta pod względem tego jak to wygląda ja nie mam problemu żeby powiedzieć że ten mount jest spoko jakby, te, te, jakby świnka nie wygląda bekowo wygląda śmiesznie nie, nie, nie mogę powiedzieć coś złego o detalach, mimo, mimo tej fizyki. Ta fizyka coś jest źle zrobiona, ale myślę, że to jest bardziej kwestia programowania niż artystyczna. Mm, że To możliwe, że poprawią, ale sam Mount wygląda dobrze. no. Jakby to... Tak to wygląda. Eee, Przemek, 91, dziękuję Ci bardzo za donate'a. Daj mi sekundkę, tylko ja włączę sobie Stream Elements, bo kurde, dashboarda nie mam włączonego. Nie koceniaż obecnie Lorewowa. Oceniam je na całkiem. całkiem ok, natomiast mam nadzieję, że zapowiedzi, które Blizzard ma wobec Batcha się dwa, naprawdę będą, będą na tyle fajne i te rzeczy, które oni wprowadzą, że. że ta historia odratuje troszeczkę ten dodatek. Takie mam wrażenie. Myślę, że Myślę, że te wszystkie rzeczy, które teraz może nie mają sensu i mogą wydawać się, że. ale historia jest chujowa. Są tak budowane, że teraz mogą się wydawać, że są chujowe, ale w takim szerszym kontekście, gdy przyjdzie wątek odgodów i różne takie rzeczy, zaczniemy zauważać takie: takie, A to dlatego tak jest, to dlatego Sylvanas, to, to dlatego Anduin tak. I, i myślę, że, że taka struktura historii jest problematyczna, bo bardzo łatwo można wyciągnąć konkluzje albo jakieś wnioski z danych działań, mimo że jeszcze historia nie została dokończona. To tak jakby. Oceniać film na podstawie obejrzenia 20 minut tego filmu, nie? To jakby trzeba obejrzeć do końca i później stwierdzić, że ten. Myślę, że jesteśmy dopiero w połowie filmu, zaczyna się dopiero połowa filmu i musimy jakby przeczekać ten film. Później możemy tylko powiedzieć, że pierwsza część jest, jest ciulowa, ale jakby zdarzały się filmy takie, które na początku były tak słabe, tak ciulowe, ale na sam koniec okazywały się, że są zajebiste, Więc. Jak to wygląda? Zobaczmy tego donata, pod tej tego ktoś mi wysłał. Przemek! Trzymaj na burgery z Maka, a ja idę z pieskiem na spacerek mnie go Dziękuję bardzo Przemek 91. E, bierz tam pieska, ode mnie kurde, ucałuj go e, i weź tego i weź po. E, po pogłaska go tam ode mnie za łóżkiem. Dziękuję bardzo, ale to ja na burgery z Maka, nie stary panie, ja nie ja nie w McDonaldzie. Ja w nie będzie w tym dodatku. Tam, tam, tam Myślę, że i Gobliny mają dostać nowe modele w 8.2.5 Chyba, czy to w następnym dodatku Myślę, że to będzie w patchu jakoś 8.2.5 to coś takiego, albo nawet w 8.2, zobaczymy 30. refwatch z rejtowych kosztuje 2,7 miliarda? What? Holy shit Kiedy 8.1.5? 8.1.5 w marcu będzie 8.1.5 w marcu będzie Zypkis napisał, że Andrzej, Andrzej jest atencjuszem Andrzej. Co odpowiesz swojemu koledze? Nazwał Cię Atencjuszem, czy to prawda? <grywa> tak to jest Do obsługi tej świni potrzeba kilku wyszkolonych inżynierów No właśnie widzę, do w ogóle zaprogramowania tej świni Zakra. Ech, no, jak daleko to zawsze, nawet płatne mounty są zbugowane To prawda, no i Andrzej jest, jest tym, jest Atencjuszem, wyszło na jaw Myślę, ile będzie patchów BFA? Wydaje mi się, że patchów będzie 3 Myślę, że taka struktura patchów... Yy, yy, już chyba zostaliśmy chyba do tego przyzwyczajeni, nie? Bo World of Draenor miał, miał... Miał... Miał chillowe patche. Ale myślę, że trzy pacze to jest taki standard dla blizzarda, który... Który wydaje się być bardzo racjonalny i bardzo fajny. Fajny, rozciągnięty w tym takim planie, jeśli, jeśli zostanie to zrealizowane dobrze. Jakby przypominam, że... Yy, patchów do... Takich głównych patchów do na przykład Brata The Ritch King też były trzy. Myśmy... Mieliśmy 3-0, 3-1, 3-2 i 3-3 Dopiero później jeszcze były takie dodawane te, te 3-1 3-3-1, chyba 3-3-2 i 3-3 e, Tak? Dobrze mówię? 3-3 3-3-3 chyba było, tak? God damn it. W mobie nie było 4, w mobie były chyba też ten, ale myślę, że jakby W tym, w Wiecie, w, w Legionie też były 3 patche przecież, nie? Mieliśmy 7-1 7-0, 7-1, 7-2 i 7-3 i 7-3-5. Jakby nie liczę tych 0-5, jakby tych głównych patchów. I myślę, że teraz też tak będzie, że będzie 8-0, będzie 8-1, 8-1-5, 8-2, 8-2-5, 8-3 i ewentualnie 8-3-5. Może. Zobaczymy. Tak mi się wydaje, że ta, taka będzie struktura. Wątpię, żeby zakończyli to na, na takim, wiecie, 8-2 Elo. Patrz 82 Elo. Jak zjebam klasika, to już nigdy ode mnie nie staniesz w wowie. O. Kurde, Blizzard! Nie spierdol tego. Znaczy, Blizzard nie ma co spierdolić w tym wowie. Jakby... Co oni mogą zrobić źle w tym wowie? Jakby... Mikrotransakcji raczej nie dołożą. Jak tylko spróbują, to naprawdę zrobią... O, taki rozpierdziel, że szok. Natomiast jedynie co to mogą ze stroną techniczną coś zerżnąć, nie? Bardziej w kwestii odtworzenia danych, tych rzeczy, tak? Czytaj, że, że zrobili coś źle pod względem technicznym, źle coś odtworzyli, nie wzięli czegoś pod uwagę. Ale myślę, że to będzie brane pod uwagę w betach i tak dalej, jeszcze przy testowaniach. Pamiętam urlok, pamiętam. Były jakieś tam inne rzeczy. Po 8.2 następnym patrzeniu, będą te nowe bałty w sklepiku. Tak, tak będzie. Lootboxy w klasik. Uff! Wiem, do klasika czajcie? Ale by było. Ale by było. Nie wiem, znaczy. Powiem tak. Jeśli chodzi o klasik, to ja mam nadzieję, jakby to, co zostało mi przedstawione na bliskonie, to. I, i to, co pograliśmy sobie na tym bliskonie, to było fajne. Natomiast problem ze mną był taki, że ja na przykład. Ja już nie pamiętam wielu rzeczy, które były jakby zakorzenione w klasiku. Znaczy ja zacząłem jakby od praktycznie z samego początku dosłownie, jakby gdy... Ja zacząłem na premierę The Burning Crusade. Więc to był chyba chwilę, chwilę przed premierą The Burning Crusade, naprawdę. Tydzień, dwa chyba, coś takiego. Więc, więc ja bardziej grałem w The Burning Crusade, tak? Natomiast chodzi o samą strukturę świata, o to jak ten świat wygląda, bo jeszcze w The Burning Crusade ta struktura świata była, była bardzo podobna do, do klasika. Jeszcze to aż tak mocno się nie różniło. Więc e, ja już nie pamiętam tego, jak to było kiedyś. Dokładnie. Więc grając to, miałem takie, że wow, to, to jest fajne, jakby to pamiętam. To Westfall super, jakby pamiętam Westfall, pamiętam, grałem, coś tam robiłem. Więc trudno było jakby odwzorować to wszystko. Natomiast myślę, że e, generalnie w nagrywałem parę rzeczy, bo do materiału tam o klasiku tam robię, jakiś tam taki mały projekcik. E, I. i Grałem chwilę dosłownie na, na tym klasiku, żeby sobie przypomnieć i mniej więcej porównać sobie to, co było tam i to, co było tutaj. I jakby czuć różnicę, jakby czuć różnicę w tym klasiku. Natomiast mam nadzieję, że Blizzard to dopoleruje w jakiś taki sposób. Nie? Masz jakieś informacje klasiku nowe? Jakieś nowinki? Raczej nie, raczej nie. Jakby nic nic nie mówiono mi takiego poza ponadprogramowo. Więc wiem to, co wy, moi drodzy, wiem to co wy Zresztą zobaczymy, bo. Nie wiem jak tam teraz moje relacje z Blizzardem będą wyglądać, skoro znowu zaczynam gadanie. Eee, adno nazywa się Handy Notes. Handy Notes i, doda i dodatek do tego nazywa się Handy Notes Drenor... E, nie nie Drenor Treży, tylko Handy Notes. E, Lunar Festival coś tam. No, jeszcze jeden tu musimy zrobić. Go, 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 go. Zaraz będę miał cały cały ten. Lucky envelope! Zobaczymy, no, zrobimy opening później. Go open. Go open! Co ty na mi wysłałeś? Co ty mi wysłałeś? Cześć moi drodzy! No Jezu Przeciw nowego dodatku, fake O Oh my god Tragedia Tragedia Słyszałeś o dramie spowodowanej Saviksem International Arena Championship? Wiesz, wiecie co, ja chyba byłem ostatnio, leciałem przez tego, przez Twitcha, sobie tak po prostu przeglądałem i chyba był kanał Goda i chyba wlazłem na chwilę na, na kanał i zobaczyłem, że tam jakaś drama jest, że siedzi Saviks, tam gada parę osób i rzeczywiście było jakieś tam ten I, i jakby siedziałem w zasadzie, okazało się, że od samego początku praktycznie tej rozmowy byłem, I jakby nie byłem kompletnie w tym temacie, widziałem tylko, że Sawiks robi jakiś tam turniej swój, jeden vs 1. Ale byłem od początku tej rozmowy i, i na podstawie tej rozmowy Ten koleś, który tam się, jeden z zawodników Po prostu tak pierdolił głupoty, taki koleś jest ugh. Masakra, nie wiem, dla, dla mnie ten koleś był naprawdę dziwny Bo tam generalnie był jeden zawodnik, który Chyba nie mógł grać coś w tym stylu i miał ściągnąć chyba PTRA, bo on tam był w, w kolejce ostatecznie on jakby się nie wywiązał z tego i nie przyszedł. On tam coś jakoś go dziewczyna zostawiła, musiałem gdzieś tam odwieźć, coś tam na lotnisko, coś jakieś tam pierdolił jakieś głupoty. Eee, I ostatecznie kole, kolesiowi zaoferowano, że ej stary, dobra, bo tam można było wygrać pieniądze, więc oni powiedzieli, dobra, drugie miejsce dostaniesz jakby walkowerem. Zajmiesz drugie miejsce, my ci damy pieniądze I on po jakimś czasie, on wziął, dostał pieniądze I zaczął się spinać, że nie, że on chciał grać Że coś tam, ale Tak, tak gadał głupoty, no sakra ja, aż, aż byłem zdziwiony że, że Jak ten koleś tam świrował Tam nawet później Savixa wyzywał e, Nawet coś mówi, że jest rasistą, nie Koleś zaczął używać karty takiej, że O, że co, że ja jestem gdzieś tam z jakiejś On tam jest jakiś tam, te, Naw, nawet już nie pamiętam z jakiego kraju, gdzieś tam, coś, jakiś taki arabski kraj chyba, coś takiego Więc, yy... to, to, to był, to o, to jest Cervantes Czy coś takiego, Syrii, o, że jest Syryjczykiem, że to, o, pewnie, żeby jestem Syryjczykiem mówię, o, skończysz pierdolić, gościu Skończ już pierdolić, masakra Ech, ech Opluwam ci szary człowieku, bo zaraz dostaniesz kolejnego bana. Sorry. Wiesz bardzo dobrze dlaczego, dlaczego dostać bana? Ech. Jak ten z początku GTA 5. O nie. Więc e... Pawiana Sawiksa robił, ale co Pawiana Sawiksa robił? Z tego co widziałem, to jakby może graczem jest dobrym, nie, ale mnie jakby nie obchodzi Spoko, że, że graczem jest dobrym, ale po prostu zachowywał się jak totalny kretyn, według mnie. Jakby, przepraszam za słowa, ale to, co on tam gadał, jakby siedząc tam, gadając z tymi wszystkimi ludźmi, później, o, bo was jest więcej, nie? No on taki ja pieprze, no nie no stary, jakbyś, jakby sam przerywał wszystkim w rozmowie, był strasznie miły, przerywał wszystkim w rozmowie, jakby jak coś coś tłumaczył, a jak ktoś jemu mówił, że ej stary ten, to od razu, nie przerywaj mi, nie przerywaj mi, taki ja pieprze". I to już jest pierwszy, pierwszy taki ten. E... Pierwszy, pierwsza oznaka, w której powinienem powiedzieć, dobra stary Wiesz, co no nie dogadamy się, spadaj, nie? Elo. Generalnie koleś nie powinien dostać nic. Jeżeli takie coś wystąpiłoby, taki problem jaki on stworzył, wystąpiłoby na oficjalnym turnieju Blizzarda, to zostałby zdyskwalifikowany, nawet by nie dostał ani złamanego grosza. A koleś dostał pełnoprawną, e, znaczy pełnoprawną dostał, dostał pełną nagrodę za drugie miejsce, mimo że mu się to nie należało, bo dostał Disqualify i, i powinien zostać zdyskwalifikowany kompletnie. Natomiast dostał pieniądze, a jeszcze się tam spinają. Wyjapie, ja przyziomek, jaki ty masz problem? Spoko, jakby trzeba było być na czas, trzeba było przygotować sobie wszystko. Inni wszyscy byli gotowi, on nie. I to już jest dla mnie wystarczający powód, nieważne co. Generalnie tam niby miał jakieś problemy. I Savix mu po prostu powiedział, żeby zadzwonił do Blizzarda, żeby to dogadał, ogarnął, ale chyba coś dzwonił, nie, nie dzwonił, masaka. Nie grywam Antema. Nie, nie obchodzi mnie ta gra. Jakby gra według mnie jest e, totalnym krapem. Jest to taki typowy średniaczek z fajnym strzelaniem Pusta gra w środku, bez jakiejś takiej szczególnej zawartości Idź do jednego miejsca, zabij 5 mobów e, Później przeleć do innego miejsca, kliknij jeden guzik, poleć z powrotem Crafting, 20 dolarów za skina Elo, typowa gra bez, bez w ogóle jakiegokolwiek takiego Jakiś taki, bez jakiejś duszy, kompletnie bez duszy Jakbym chciał pograć w grę, gdzie mam i zabić 20 mobów i wrócić To sobie już wolę pograć w WoWa nie płacić kurwa za Za tą grę a te takie destiny, takie biedne destiny du, 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 du. Jaka tu logika? E, Paweł, pawcie, dlatego, że chyba jest inna forma jakby tego, tego abonamentu, nie wiem Pamiętaj, że to nie G2A, tylko to ludzie sprzedają tam jakby Serio oni powinni, oni powinni, G2 powinni zrobić jakiś, wystosować jakiś dokument i powiedzieć: My nie jesteśmy sklepem, który sprzedaje wam klucze. My jesteśmy platformą, na której ktoś może wam sprzedać klucze. To ludzie sprzedają swoje rzeczy. Równie dobrze, ja mogę wejść na Allegro, wystawić abonament za, za 60 zł na, na, na jeden miesiąc. I wiecie to, również... I dlaczego na Allegro jest abonament za 60 zł? No nie, no to kolej się tak wystawił po prostu i tyle, no ja się tak wystawiłem. Znowu Stormont, no znowu Stormont, kurde, masakram. No Jaki mam mount specjal, ten wieprzan, tak se lata w powietrzu i na chwilę tego spada, zaraz pokażę najwyżej Wyczyściliśmy cały kal Kalimdor, zobaczmy ile tych monetków mamy, mamy 30 monetek, idealnie 30 monetek nam, nam wystarczyło tutaj na to Let's go Coin of Ancestry, uwaga, pokażę wam mount specjala, proszę bardzo Mount specjal Tak podlatuje tak sobie tutaj lata, lata, lata. Pieniądze się sypią z Activision, nagle tak pik Zamienia się w taką tą Figurkę i Tak to jest Ludzie, którzy mówią, czyli jak w WoWie Aktywacja <grych> Oh my god Jeszcze instancje z monetami, tylko że te instancje z monetami to też jest, tam trzeba biegać, nie, nie chce mi się tego Najwyżej później po prostu pobiegam przez te instancje Dobra, idziemy teraz do Eastern Kingdoms, let's go Czemu go używam? Bo dostałem go w prezencie. Nie chcę, żeby zypki sobie było smutno. Spada, bo kasa się skończyła. <laughs> oh my god, musimy w dupę monetę włożyć taką po prostu. Moja, moja świnka Activision. Latam po prostu, bo to jest moja świnka Activision. Będziemy pokazywać, jakie jaki są tu ściochami. Świntuchami. Let's go. Biegnij, Activision, szybciej. Wisz, Activision. Muszę go klepnąć w dupkę Ale tak szczerze mówiąc, nie wiem, widzieliście dużo osób, które kupiło tego mounta? Nie wiem dlaczego, ale jakoś burkę widziałem więcej Jeszcze nie, nie widziałem ani jednego gracza, który... który by był na tym mountcie Coś mi się wydaje, że on tak się źle sprzedaje, no chyba, że to na moim serwerze Ale autentycznie, tak mało osób widziałem z tym mountem, że szok Eee. eee ja chcę iść tu Myślę, że w klasyku dadzą opcję używania nowych modeli i animacji postaci z tego co wiem, to myśleli nad tym i chyba będzie taka opcja? Nie jestem do końca pewien. Wydaje mi się, że coś, coś o tym mówili i że możliwie że będzie taka opcja. W Azji pewnie się sprzedaje, prawda? Naprawdę. Ja nikogo nie wzięłem na tej chwili. No właśnie. Który boss mi się najbardziej podoba z nowego raju? Mi ten Magik z drugiego. No, według mnie tak. Ten Monk plus Mag, ten drugi boss jest zajebisty. Eee, I jeszcze Mekatork mi się mega podoba. Mekatork jest super zajebisty. Sądzę, że niewiele osób by chciało latać świniami, to prawda, to prawda. Burg jest super. Wiem, czy jest mega. Wiadomo, czy on jest dostępny jakoś czasowo, czy na dłużej. On będzie jako Storm normalnie. No, chyba, że Blizzard znowu zrobi wyciąg z dubska w zasadzie, na, znaczy na zasadzie. Hej! Wyrzucały mounty ze sklepiku i może kiedyś wrócą. Kupcie teraz. I nazwij go Activision. Oh my god, takiego Bora, takie, taką, taką świnkę, albo coś. O, tu się szczelają. A, musi pogadać Zidormi, a pierdzielę God Leć Activision, leć! Zobaczcie, się z niego kasa jeszcze sypie. Widzicie? Hajs się sypie z Activision Piesuje jest, piesu jest dostępny normalnie. So, jak w B20 level to mogę kupić Battle Chessa czy Battle Chess działa tylko wtedy jak będę chciał założyć nowe konto więc jak z... Teoretycznie, jeżeli wbijesz na trial koncie, to możesz aktywować Battle Chesta, bo jakby Battle Chesty to jest jakby 60 dni... Jakby Battle Chest został zamieniony na 30 dni abonamentu, czyli twój Battle Chest teraz nie jest żadnym dodatkiem ani nic, tylko to jest. On, on jest jako abonament na 30 dni, ale tylko dla nowych kont. Czyli na przykład jak ja kupię sobie teraz Battle Chesta to ja tego Battle Chesta nie mogę użyć. Jako 30 dni grania, żeby grać tutaj, tylko musiałbym użyć to jakby na nowe konto Więc jeżeli ty masz trial konto i nie miałeś ani jednego abonamentu Dostępnego To jak włożysz tego battleneta to będzie działać, znaczy battle chesta Z tych lucky envelope jest coś ciekawego, no właśnie za chwilę zrobię, zrobię wam opening no Raczej nie, raczej fajerwerki, jakieś takie pierduki. Bardziej mi powiedział To Jaina Dumnar. jeszcze nie byłem na Jainie Dumnar, ale na razie te bossem mi się podobają Mało kupuję, bo ostro przeginałem. Shop Mount jest, y, tam, powiedzmy, co 8 miesięcy. A od września były już chyba 3. No. Kurde, 6 tygodni chyba minęło. 2 miesiące. Mniej więcej, dobra uwaga. Sam Elder Moonstony mi lecą stąd. Jakieś klasterki. W zasadzie bardziej takie pierdłki zabawki. Ciekawe, czy ja mogę to otwierać w locie. O, mogę, dobra. Sobie potwieramy to w locie. Let's go. Come on, opening! Open, open, go open. No nic, jakby z tego miała, miała szansę na to, że poleci pieniążek, to był spoko.